Woda. No dobra, to były kobiece kłamstewka, to teraz czas na faceckie, tak? Dobrze, mam, ale dziewczyny, jak ja się starałem, żeby one były równie zabawne, co wasze. Naprawdę się starałem, naprawdę kury nie znalazłem. No, ale dobra, ale kilka mam, proszę pani, ale ja się przygotowałem. No ja się przygotowałem. Kilka mam, pierwsze dwa faceckie kłamstwa, to są takie, to jest taki spadek po naszych ojcach. Pierwsze. Dzień dobry. Właśnie miałem do pana dzwonić. Stary, dobry klasyk, nie? Na Staliną ciągnie. Drugi stary męski klasyk. Tu nie chodzi o pieniądze. Bardziej współczesne męskie kłamstewka. To jest na przykład facet w pokoju nad ranem. Jedno piwo. Ale dziewczyny, że jak on jest sprytny, no to wcale nie musi być pasterz. No bo obiecał wam, że jeśli chodzi o piwo, to będzie tylko jedno, a tym, co piwo w międzyczasie popił, to już jego nie będzie, nie? No. Teraz raz, dwa. Męża, dzieci, wyjeżdżacie na jakieś rodzinne wycieczki, może w góry, nie? Facet na rodzinie, wycieczce w górach. Co? Nie zgubiliśmy się, wiem gdzie jesteśmy, zostaw mapę. Męska duma, nie? No mówiłem, że średnio. Ale mam wrażenie, że mam jedno takie, dobre, które ratuje honor męskiej piaskownicy. Poproszę o pogłos. Oraz, że cię nie opuszczę, aż do śmierci.